godzina już 16:07, więc pora rozpocząć dzisiejszą rozprawę. Nazywam się Alicja Chowana Myszko, jestem sekretarzem gminy Skąpel. Na podstawie upoważnienia wójta gminy zostałam wyznaczona do przeprowadzenia dzisiejszej rozprawy administracyjnej. Dotychczasowy przebieg postępowania. Czyli postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pod nazwą budowa zespołu elektrowni wiatrowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą FW Niekarzyn 2 w obrębie Tarnawa, Niekarzyn i Ladoszy. 10 grudnia 2012 roku firma Juron spółka z OO złożyła wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 10 grudnia 2012 roku wójt zawiadomił o wszczęciu postępowania. 10 grudnia 2012 roku wójt gminy Skąpe skierował do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim wniosek w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Również 10 grudnia 2013 roku skierował wniosek do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świebodzinie również w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Następnie wniosek Stowarzyszenia Eko Tarnawa dotyczący dopuszczenia i do udziału w sprawach strony w postępowaniu mającym na celu wydanie decyzji środowiskowej dla inwestycji FW Niekarzyn 2. Na ten wniosek Urząd Gminy kieruje odpowiedź 17 stycznia 2013 roku. 28 grudnia 2012 roku wpływa opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego stwierdzająca konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. 2 stycznia 2013 roku wpływa opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska stwierdzająca konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. 9 stycznia 2013 roku wójt gminy Skąpe wydaje postanowienie stwierdzające konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej Niekarzyn 2. 9 stycznia 2013 roku wójt gminy Skąpe wydaje postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. 17 lipca 2013 roku. Przedłożenie przez inwestora raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 18 lipca 2013 roku. Postanowienie wójta gminy Skąpe o podjęciu zawieszonego postępowania. 18 lipca 2013 roku. Pismo wójta gminy Skąpe wraz z raportem oddziaływania na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie uzgodnienia przedsięwzięcia. W tym samym dniu 18 lipca 2013 roku pismo wójta gminy Skąpe wraz z raportem oddziaływania na środowisko do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świebodzinie w sprawie uzgodnienia przedsięwzięcia. 30 lipca 2013 roku informacja od firmy Juron spółka o zmianie nazwy spółki z Juron spółka z OO na grupa P Farma Wiatrowa 17 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 7 sierpnia 2013 roku pismo pana Mirosława Fabera w sprawie uwag do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przesłane dalej przez Urząd Inwestorowi w dniu 13 sierpnia 2013 roku zawierające wniosek o przeprowadzeniu rozpraw administracyjnych. 13 sierpnia 2013 roku pismo do wiadomości wójta gminy Skąpe Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w sprawie uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w przedmiocie przedłożenia obliczeń oddziaływania akustycznego. 19 sierpnia 2013 roku pismo do wiadomości wójta gminy Skąpe Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w sprawie uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w przedmiocie wskazania wariantu wnioskowanego do realizacji. 31 lipca 2013 roku opinia sanitarna pozytywna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świebodzinie. 27 września 2013 roku pismo grupy PEP Farma Wiatrowa 17 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w sprawie uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko. 2 października 2013 roku postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie uzgodnienia realizacji przedsięwzięcia. 3 października 2013 roku zawiadomienie wójta gminy Skąpe o zebranych materiałach przed wydaniem decyzji. 11 października 2013 roku zawiadomienie wójta gminy Skąpe o miejscu i terminie rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa. Ja mam pytanie do pani przewodniczącej. Ile my mamy czasu jako strona tutaj w ogóle na tym spotkaniu? Bo z doświadczenia wiemy, że tak jak na razie przedstawiciele firmy biurą, nie wiem tam, powiedzieli swoje, no i tłumaczą się daleko odległością, pojechali sobie, a myśmy zostali z panem wójtem. Jeżeli chodzi dlatego chcielibyśmy wiedzieć, jaki mamy czas. Tak, nie umawiałam się z nimi co do czasu. Chciałam tylko powiedzieć, że przedłużanie w nieskończoność też nie ma sensu. Proponuję, żebyśmy tą całą rozprawę ograniczyli do 2-3 godzin. Dziękuję. Bo nie widzę potrzeby, żebyśmy o tym dyskutowali do rana, ponieważ nie warto też powtarzać pytań. Pytania mają być merytoryczne i co do sprawy. I na tym się skupmy dzisiaj. Bardzo proszę. Pan Faber jeszcze ma jakieś pytanie, czy tylko chodziło o godzinę? Rozumiem. Czy ktoś ze stron postępowania ma jakieś pytanie? Bezpośrednio zainteresowanych stron. Jeszcze dopowiedzieć. Tak, można? No proszę. Chciałem tylko dopowiedzieć, że na spotkaniu w maju inwestor nie uciekł z tego spotkania, ponieważ trwało ono około 4 godzin i po prostu nie uciekliśmy. W pewnym momencie dyskusja prowadzona była między mieszkańcami gminy a panem wójtem, więc po godzinie takiej dyskusji poprosiliśmy, czy możemy po prostu państwa opuścić. Państwo wyraziliście zgodę. To tylko kwestia sprostowania. My jako inwestor nie uciekamy od pytań, od spotkań z mieszkańcami. Czy ja mogę sprostować? Mirosław Paweł, myśmy mieli przygotowane materiały dla państwa, żeby przedstawić. No nie pozwoliliście nam po prostu na to. Tak przedstawialiście swoje tabelki, wykresy, że nie starczyło czasu. Później i wasi eksperci niezależni i wy po prostu pojechaliście. A nasz materiał pozostał. Dobrze, dziękuję. Dzisiaj jest czas na to, żebyście państwo zadawali pytania i państwo będą odpowiadali. Proszę bardzo, pan mecenas, tak? Prawny Marcin Krzychowski. Jestem pełnomocnikiem pana Mirosława Fabera. Reprezentuję go w tej sprawie. Pozwolę sobie kilka rzeczy wyjaśnić, zadać pytania jednej i drugiej stronie. Powiem tak, od czego bym zaczął? Niestety chciałbym wyrazić duże ubolewanie. Jestem rozczarowany postawą ze strony organu. Naprawdę, jest mi przykro z tego powodu, że ta rozprawa odbywa się już po uzgodnieniu projektu decyzji przez RDO. Tak naprawdę całe to spotkanie jest bez sensu. Sorry. Tak to wygląda. Przykro mi, jest to sytuacja, w której organ jest już mając uzgodnienie z RDO-siu, tak naprawdę związany tym uzgodnieniem. Pan wójt może wydać tylko decyzję pozytywną dla inwestora. W związku z tym ta rozprawa jest dzisiaj, przepraszam, ale nie wiadomo po co i dlaczego, raczej mama zmylenia przeciwnika niż dla rzeczywistej konsultacji społecznej. No bo nawet jeżeli mieszkańcy wyrażą negatywne opinie wobec tego projektu, to wójt napisze tak, mam uzgodnienie RDO-siu, dziękuję państwu, konsultacja została przeprowadzona. To jest wszystko. Przykro, panie wójcie, wyrażam duże rozczarowanie tą postawą, bo tak naprawdę powinna być sytuacja odwrotna. Powinno być tak, że zostało obwieszczenie, zawiadomienie strony postępowania, obwieszczenie jest tutaj z 18 lipca 2013 roku. Nie może być tak, że od razu tego dnia idzie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim wniosek o uzgodnienie decyzji. Trzeba poczekać te 21 dni na uwagi. Wpłynął kontraport z naszej strony i nawet nie dostaliśmy odpowiedzi na to. Inwestor dopiero dzisiaj mówi, że przygotowuje. No to znaczy, że po co było uzgodnienie? To jest wada formalna. Tak naprawdę ta decyzja wyskała, jakąkolwiek by pan mi wydał, panie wójcie, będzie uchylona. Mogę to panu zagwarantować.
Już przerabiałem to wielokrotnie w różnych miejscach kraju. W związku z tym uprzejmie dziękuję. To jest wszystko, co mam dzisiaj do powiedzenia. Względu pytania, chętnie poszeczałbym troszkę inwestora, bo w tym raporcie jest tyle błędów, tyle braków, on jest tak przygotowany, żeby oczywiście wydać pozytywną decyzję, no bo państwo to robią w wielu miejscach w Polsce. Ale efekt będzie tego tylko taki. Spotkamy się w SKO, albo się spotkamy w USA. Ta farma tutaj nigdy nie powstanie. Przykro mi bardzo. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa ma pytania? Czy ktoś ze stron? Proszę.